Cześć kochani, dzisiaj troszeczkę z innej perspektywy do Was przychodzę. Przychodzę do Was z tagiem o moim zwierzaku. Moim zwierzakiem jest królik, tak jak widzicie, więc dlatego muszę w takiej pozycji tu siedzieć, ponieważ siedzimy na jej kocyku. Jej to jest jej dywanik, który ona może drapać, gryźć i robić z nim wszystko do woli. Dlatego też na tym, ona tutaj bardzo lubi siedzieć, nie uciekaj skarbie, bo ja mam w całym pokoju parkiet i ona się strasznie ściska biegając po parkiecie, a na tym kocyku może sobie tutaj tworzyć co tam chce i wszystko jest dobrze, więc zaczynając powoli, ona wam chyba uciekła z kadru w ogóle, ona się musi wyciągnąć, tak, do głaskania, więc spróbuję ją troszeczkę przesunąć, o, teraz. Jak nazywa się twój zwierzak? Mój zwierzak nazywa się Tosia. Dalej, jak to zwierzę, jakie to jest... Boże, jakie to zwierzę, jakiej jest rasy? Jest to królik, królik miniaturka, podobno. Kupując ją, pani mnie zapewniała, że jest to króliczek miniaturka. Ona troszeczkę urosła od tego czasu. Ja kupowałam, była gdzieś taka. No teraz widzicie, trochę się rozrosła, ale ona nie jest z wielkości normalnych królików. Więc... Wydaje mi się, że to jest mieszaniec, ponieważ ona też jest zmieszana według mnie z królikiem długowłosym. Bo ona ma futro dłuższe niż normalne króliki, ale to też nie jest typowa angora długowłosa. Więc według mnie to jest taka krzyżówka kochana, trójkolorowa, jest ruda, biała i taka czarno-popielata, więc jest prześliczna. Ma w ogóle biały nosek, nie wiem, może uda Wam się to zobaczyć na przykład teraz. Ma przepiękny biały nosek, tu taką piękną kaseczkę, jest cudowna i ma bardzo mięciutkie futerko. Ona jest właśnie tym się różni od innych królików, że ma bardzo, bardzo mięciutkie futerko. Jak długo jest już z Tobą? Jest ze mną 3 lata od początku studiów. Kupiłam ją właśnie zaraz praktycznie po tym, jak przyszłam na studia. Jak znalazła się w Twoim domu? Ona właśnie w moim domu się znalazła tak, że ja w ogóle przebywając w moim rodzinnym domu, cały czas wychowywałam się z kotami. Koty były przy mnie zawsze, w każdym momencie robiły ze mną wszystko. Rodzice mnie nazywali w ogóle kocią mamą, bo ja z tymi kotami wszędzie po prostu. I przychodząc tutaj do Poznania nie miałam możliwości posiadania kota w mieszkaniu, więc proponowano mi chomiki za kota, więc ja stwierdziłam, że w ogóle co ci ludzie myślałem, jakie chomiki, a kot, przecież to w ogóle zupełnie coś innego. Komik sobie siedzi w klatce, za bardzo z nim nie można się pobawić. No i z tej krzyżówki takiego kota i chomika wyszedł nam królik. No i postanowiłam, że okej, niech będzie królik. I dalej... No i tak może Wam jeszcze opowiem w ogóle, jak to było, bo ja tego królika szukałam bardzo długo, bo mi było obojętne, czy to będzie królik rasowy, czy nie, ile on będzie kosztował. Mi to wszystko było obojętne. No wiadomo, że też nie chciałam wydawać nie wiadomo jak grubej kasy za króliczka, który dla mnie to było obojętne, czy on będzie rasowy, czy nie. No i postanowiłam poszukać na tablicy, na Gumtree, czy ktoś chce oddać może za darmo jakiegoś króliczka, żeby jakiegoś zaadoptować, czy coś. No ale żaden króliczek jakoś, nie trafiały się wtedy króliczki. No i zaczęłam chodzić po sklepach zoologicznych w Poznaniu i nic, żaden królik, słuchajcie, mnie jakoś nie przekonywał. I wtedy przy uczelni, przy jeszcze starej mojej uczelni na Grunwaldzkiej był taki sklepik zoologiczny w schodkach w dół. I tam właśnie weszłam i tam była malutka Tosia właśnie w klatce. I ja podeszłam do tej klatki, ona podskoczyła do tej klatki, w ogóle zaczęłam lizać, się cieszyć. Ja mówię, nie no, nie ma szans, królik idzie ze mną i koniec. I tak właśnie wybrałam Tosia, albo Tosia właśnie wybrała mnie. Tak trafiła do mnie. Ile ma lat? No ona właśnie mówię, ja ją kupiłam bardzo malutką, więc ona ma pewnie około 3 latek. Znaczy ona, wiecie co, bo ja na nią mówię ona, ale to jest facet w ogóle. To jest taka historia naprawdę z tym królikiem. Bo pani w sklepie zoologicznym zapewniała mnie, że to jest samiczka. Po czasie okazało się, że to jest samiec, ale już byłam tak przyzwyczajona do mówienia na nią, na niego Tosia, więc została Tosia i ja mówię, że to jest ona. Co jest dziwnego w charakterze twojego zwierzaka? No i wiecie, no króliki jak to króliki, są to dzikie zwierzęta, ciężko jest je oswoić, nie wszystkie się da, niektóre się dadzą, ale no mój się nie dał oswoić. Ogólnie no zachowuje się trochę jak dziki, wiadomo, ucieka, nie mogę jej nosić tak bez problemu na rękach. Przytulę, no ale widzicie, głaszczę ją cały czas, ona sobie grzecznie leży, teraz mnie liże, chociaż nie wiem, czy wy to widzicie, że pięknie mnie liże. I co jest jeszcze dziwnego? Dziwnego jest to, że ma takie wiksy na karmę, ponieważ ona ma tylko swoją karmę, innej karmy nie przyjmuje i nie chce jeść mi innej karmy, więc na karmę też ma takie. Co jeszcze dziwnego? No dla mnie ona w ogóle jest dziwna, bo jak cały czas miałam psyczek, to królik jest zupełnie innym zwierzęciem, co wynika z jego takiej dzikiej natury.
co Twoja relacja ze zwierzakiem dla Ciebie znaczy? No znaczy dla mnie bardzo dużo, ponieważ zawsze mogę się do niej przytulić, zawsze mogę ją wygłaskać. Kiedy mam jakiś taki naprawdę ciężki dzień, przychodzę smutna, ona to czuje, ja naprawdę widzę, że ona to czuje, bo wtedy przystawia nosek do tej klatki. Koniecznie chcę, żebym ją głaskała, żebym przy niej była. Ona też jest zupełnie wtedy inna dla mnie, jest miła, nie ucieka, ani nic, jest taka kochana, że po prostu, więc dla mnie to bardzo dużo znaczy. Ja sobie nie wyobrażam teraz życia bez niej w ogóle. Musi być. Tak, no właśnie. Dalej. Najmniejsze wspomnienia związane z Twoim zwierzakiem. No i jest masa takich wspomnień, bo ona ogólnie, no wiecie, ja mam w domu wszystkie ładowarki poskracane, poprzegryzane, wszystkie kable mam, wiecie, tak, wyglądają jak jeże dosłownie, są ponagryzane na każdym centymetrze. I miałam kiedyś taką sytuację, że no ona ogólnie bardzo lubiła siedzieć za łóżkiem. I ja jej nie wyganiałam za tego łóżka, mówię, no dobrze, może się boić, bo to dzikie, może się bać, bo to dzikie zwierzątko. I niech sobie siedzi za tym łóżkiem, na pewno nic tam nie robi, grzecznie sobie tam śpi czy leży. No i pewnego razu przestał działać mi internet. No i wpadłam na pomysł, żeby tam zajrzeć za łóżko. Kable miały podobno iść w listwach. No a za łóżkiem okazało się, że kabel nie śpi w listwie, tylko był normalnie luzem i ten kabel był, mówię wam, no najeżony jak jesz, po prostu powyciągane te druciki, taki dosyć gruby kabel, no jak od internetu i ten kabel był po prostu cały zgryziony przez Tośkę. Więc to była taka bardzo, bardzo śmieszna sytuacja. A drugą śmieszną sytuacją to też, bo to ona tutaj taki tunel, ja wam później go pokażę, w którym sobie biega i on kiedyś nie był tak zabezpieczony przed otwieraniem. I ona tak długo go maltretowała, tak długo biegała i skakała, mnie wtedy do domu nie było, że otworzyła sobie ten tunel, wyszła z klatki, słuchajcie. Ja przychodzę do domu, patrzę, a królik siedzi na kanapie. Wiecie, jaka była moja mina pewnie i zdziwienia, jak ja zobaczyłam królika siedzącego sobie. Chodź tutaj bliżej w kadr, kochanie, ty jesteś tu najważniejsza dzisiaj. Królika siedzącego sobie na mojej kanapie, ja byłam pewna, że wszystkie kable mam zjedzone, wszystko jest poprzegryzane, że wszystkie moje książki i notatki są zjedzone, bo ona wszystko obgryza, więc to też była taka naprawdę śmieszna sytuacja. No i śmieszne sytuacje są czasem w nocy, kiedy ona nakrzania w tą klatkę, gryzie ją, trzepie i tak dalej. To też jest czasami mega śmieszne i też bardzo śmieszne to było, znaczy ja się z tego teraz śmieję, ale na początku to było dla mnie straszne, ponieważ ja nie widziałam, że króliki, kiedy się kładą, wiecie, kiedy królik się boi, to on siedzi mniej więcej tak, jak ona teraz siedzi, no w takiej pozycji załóżmy, tak i tak śpi, tak czuwa. A kiedy królik ma już taki luz, nie boi się niczego, to on śpi tak jakby na boku. I królik kładąc się na ten bok, słuchajcie, ona się tak przewraca. To jest zasadnie, że ona stoi normalnie i nagle jest bum i leży. I ja pierwszy raz pamiętam, jak ona to zrobiła, ja byłam pewna, że ten królik mi zdechł, słuchajcie, wszyscy w domu się zlecieli. Ja zasiałam panikę, że królik mi zdechł, a ona sobie po prostu na chillaucie leżała i pewnie miała z nas w ogóle bekę. I to była taka mega, mega śmieszna sytuacja. Teraz się z tego śmieję, ale wiecie, jak ja się wtedy przeraziłam, że coś się stało. Dalej. Jak nazywasz tego zwierzaka? To jest właśnie Tosia, Tosiulina, Tosiek, Tosiulka, wszystkie takie tam zdrobnienia ogólnie. No i to chyba wszystko. Koniec pytań. Na koniec może Tosia coś zje, chociaż ona już dzisiaj tyle zjadła, bo przywiozłam jej właśnie, byłam wczoraj w domu i przywiozłam jej świeży mlecz z ogródka, z działki, więc może sobie wcinać, ale ona już go tyle dzisiaj zjadła, że chyba wam nie pokaże, jak pięknie je. Tosia, pokaż jak jesz, no. No, pokażesz? Nie, a kartkę pokażesz? O, właśnie. Szkoda, że nie mam nic z tego, z kartonu to bym wam pokazała, jak ona to wszystko pięknie wcina. Ojej, widzicie, specjalnie dla was. Chciałam wam pokazać, jak je. I tak jej się żyje, widzicie? Luz, bluz, chill out, biega. Jedzenie jej pod nos kładam. Czy może być lepiej? Dobrze, kochane. Kochani, my się żegnamy tym pięknym. Ten tempora obiadowa nadeszła, jak widzicie. Wam też życzę smacznego. Cześć! Otworzymy Tosiu, pokażesz, jak biegasz do klatki. Hapsa. No, nie do moich rączek, tylko do klatki. No, wskakuj. Czekajcie, pokażę wam. Postaram się, o, widzicie? I ona od razu buch, wskakuje do swojego tunelu. Tu ma taki domek. O, możecie teraz, nie wiem jak wam to pokazać w ogóle. Tutaj Tosia sobie wygląda, tak, a kuku. To jest właśnie domek Tosi, ona tam spędza większość czasu. I to jest ten właśnie taki domek, w który ona sobie skakuje i który kiedyś odsunęła, bo nie było zabezpieczenia. Tu jest oczywiście pełno trocin. I ona tutaj taki długą rurę. Tu jest pozlepiana, bo ona wszystko przegryza.
i tu ta rura idzie. Tu jest kocyk, którym ją przykrywam w nocy, ponieważ ona w nocy gryzie klatkę i ją słychać niestety. I tu ma drugi domek, w którym sobie siedzi. Drugą część taką, jakby drugą taką budkę. I to wygląda tak. Powiem wam jeszcze coś śmiesznego w ogóle a propos jej karmnika. O, tu ma właśnie karmę. To jest jej karma, nie wiem, czy was to interesuje w ogóle i po co ja wam to pokazuję, ale dobra, to jest karma mojego królika. I karmniczek ma zrobiony z opakowania po kremie ziaj do masło, do ciała, to było ziaj oliwkowe. I jest cały obgryzione, bo słuchajcie, ona od początku w ogóle nie potrafiła jeść żadnych kupnych takich pięknych pojemniczków. Ja jej nakupowałam masę pięknych pojemniczków, a ona po prostu je wszystkie wywalała, całe jedzenie wywalała i nie było mowy o w ogóle jakimkolwiek dawaniu jej jedzenia z pojemniczków tych kupnych, więc...